orzech ciężki do zgryzienia, ale wspólnie z zarządem postanowiliśmy użyć okręgu. Dlaczego? Okręg w pewien sposób symbolizuje zamknięty cykl. Koło, które zatoczył czas, tak, czyli pełen okres stulet. A jednocześnie nowy cykl, czyli to drugi rozpoczynający się stulecie, w którym miejmy nadzieję klub będzie świętował 101, 102, urodziny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o barwy, to odwrotnie do kształtu były one nam znane od samego początku. Koniecznym było użycie złotego jako kształt, jako kolor z racji jubileuszu. Natomiast czarny był wyborem oczywistym poprzez nasze tradycje, tak? Czarny był jednym z pierwszych kolorów, które ubierał tur. Dlatego też zdecydowaliśmy się połączyć te dwa odcienie, które w ogólnym rozrachunku dały całkiem estetyczną formę. Przechodząc już do wewnątrz. U góry Bielski Klub Sportowy, czyli nazwa używana zarówno historycznie, jak i obecnie. Mamy w nazwie, tak? Schodząc niżej, liście wieńca laurowego, czyli element obecny w znakach graficznych naszego klubu od lat 70. Podobnie jak dwie szarfy, które znajdują się niżej. W tę będącą z przodu sprytnie wpletliśmy liczbę 100 z powodu oczywistego. Tak samo oczywistym powodem było umieszczenie poniżej dwóch ważnych okresów, szczególnie w tym roku, tak, 1923-2023. No i sam środek, całe serce tego herbu, czyli element, który łączy zarówno miasto, jak i nasz klub, Tur. Dużo osób może pomyśleć, że to jest ta sama głowa, którą nasz klub, która widnieje w herbie klubu, którego używamy regularnie. Może tak się zdawać, aczkolwiek tak nie jest. Głowa jest zaprojektowana zupełnie od nowa. Jeśli się przyjrzymy, zauważymy, że krawędzie wewnątrz są ostre. Nie ma tam krawędzi zaokrąglonych, jak to ma miejsce w regularnym herbie, przez co jest on po prostu bardziej drapieżny i dynamiczny. Całość splata się w tego typu obraz, który widzicie Państwo przed sobą. No i ja mam nadzieję, że on przyniesie że przyniesie on wiele szczęścia i będzie świadkiem sukcesu naszego klubu. Ze swojej strony dziękuję.